A teraz przechodzimy do dyskusji na temat początków innowacji, o pomyśle, potrzebach i różnicach między zwykłą nowością a nowatorskim produktem. W rozmowie na ten temat wezmą udział Marta Marczak, dyrektor w dziale doradztwa biznesowego oraz lider w zespole strategii marki PWC, Piotr Lutek, partner Modern Expo, Robert Ogór, prezes zarządu Ambra i Maciej Herman, dyrektor zarządzający CEO Lotte Wedel, a dyskusję poprowadzi nasz moderator Wojciech Szeląg. Wszystkich Państwa zapraszam teraz na scenę, a gościom życzę miłego słuchania tej dyskusji. Ja tylko powiem dzień dobry, ja się nazywam Wojciech Szeląg i chciałem... polemicznie do wystąpienia, a może kontynuując do wystąpienia otwierającego, zapytać Państwa o słowo innowacje. Innowacje, innowacja, innowacyjny. Mamy inflację, czujemy ją w portfelach. Ja mam wrażenie, że mamy też inflację niektórych słów. Czy tak samo jest ze słowem innowacja? Wydaje się, że czasami używamy tego słowa nie do końca rozumiejąc, o co chodzi. I może nawet zbyt często. Panie Piotrze. No zgadzam się ewidentnie. Znaczy ja jestem restrykcyjny, jeżeli chodzi o podejście do słowa innowacja i w ogóle do takich słów, wytrychów, które w zarządzaniu, w marketingu coraz to się pojawiają. Wcześniej kiedyś była jakość i tak dalej. Marka też została trochę zdewaluowana jako słowo, które już się przylepia do wszystkiego. Z innowacją jest identycznie. Zrobimy jakąś drobną zmianę, mówimy, Boże, jaka innowacja. I tak sobie opowiadamy, tą historię opowiadamy i w końcu sami w nią wierzymy tak naprawdę. Z innowacją, innowacja czyli, jest... Czyli zmiany zrównaliśmy z innowacją. Zmiany, delikatne korekty, lekkie usprawnienia zrównaliśmy z innowacją. To jest zupełnie niezasadne i niepotrzebne, dlatego że innowacja nie może się równać zmiana tak do końca. Innowacja... Mówimy oczywiście w tym, nie mówimy o innowacjach procesowych, tych o charakterze technologicznym, które zmieniają łańcuchy wewnątrz organizacji. No wszyscy tu jesteśmy i całe wydarzenie dotyczy sfery konsumenckiej, więc może mówmy o tej sferze konsumenckiej. Innowacja musi bardzo wyraźnie zmieniać reguły, czy też profil danej kategorii, bądź w ogóle tworzyć nową kategorię. Jeżeli nie mamy takiej historii, to tak naprawdę mówimy o zmianie. No w tej chwili leci reklama jednego z banków, nazwy nie wskazuje, nie, która nie, mówi nie. O tym, że karta kredytowa jest jakoś tam biodegradowalna, czy jakaś taka ekologiczna. To jest żadna innowacja. Innowacją jest Blik, no bo zmienia zupełnie sposób płatności, oszczędza czas i tak dalej, czyli ta zmiana w przypadku innowacji musi być głęboka, musi się zmieniać coś, co u konsumentów zajmowało im określoną ilość czasu albo wymagało określonego wysiłku. Jeżeli się to ewidentnie zmienia, to wtedy możemy mówić o innowacji. Jeżeli to jest tylko taki tam, taka powiedzmy polerka, no to jest polerka. No. No dobrze, czyli innowacja to jest to, co zmienia rzeczywistość od strony konsumenta, tak? Znaczy no, stworzy nową propozycję wartości, czyli to w jaki sposób konsument doświadcza realizacji przez produkt, usługę i to w sposób wyraźny, tak? To znaczy jeżeli, znaczy ja nie chciałbym tu wchodzić jakoś głęboko w ten temat, no ale to cała sprawa dotyczy i jestem tutaj wielkim zwolennikiem całej teorii zadań do wykonania, które ma konsument. Te zadania są mniej więcej stałe, to znaczy my jako konsumenci mamy zadania do realizacji, zmieniają się tylko sposoby realizacji. Innowacje odpowiadają właśnie za te zmiany sposobu realizacji zadań. To korci mnie, żeby przerzucić to pytanie do pana prezesa Roberta Ogóra, bo z punktu widzenia konsumenta, a pan jest szefem firmy, która zajmuje się winami, z punktu widzenia konsumenta, jakby to powiedzieć, zaspokojenie potrzeby, realizacja tej potrzeby, czyli opróżnienie butelki czy kieliszka zajmuje tyle samo czasu, niezależnie od tego, czy pana firma jest innowacyjna, czy nie. Więc to chyba nie tylko chodzi o to, jak co konsument dostaje w wyniku innowacji. Jak pan szuka innowacji u siebie? W Polsce wydatki na napoje alkoholowe to około 40 miliardów złotych, czyli można powiedzieć gigantyczna sfera. W zasadzie przede wszystkim emocji i aspiracji konsumenckich. I rzeczywiście można by w jakimś sensie powiedzieć, że wtórną rolę
w tych przeżyciach, w tych właśnie doświadczeniach, sytuacjach odgrywa sama fizyczna charakterystyka produktu. Chociaż oczywiście tak nie jest, bo wiemy, że zwłaszcza w napojach alkoholowych za kategoriami produktowymi stoją historie, często i właściwie najczęściej głębokie i prawdziwe historie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kategorie takie jak wino, whisky. Więc oczywiście nie jest to po prostu opróżnienie kieliszka. Jeżeli chodzi natomiast o... I w związku z tym, to co zresztą podkreślał przedmówca, wyobraźnia, empatia i eksploracja tych sytuacji, w których się znajdujemy, a one, jak mówię, są zawsze mocno podbudowane emocjami, aspiracjami, więc mają jakby już wysoki ładunek, można by tak powiedzieć, no jest właściwie taką głównym zadaniem właściwie każdego przedsiębiorstwa, bo jeżeli, tak jak pan powiedział, źródłem wartości jest propozycja wartości i właściwie na poziomie operacyjnym, sprawności operacyjnej, tak jak na wysokim poziomie sportu wyczynowego, różnice między poszczególnymi przedsiębiorstwami się zacierają, bo starają się minimalne. To na tym poziomie też najmniej można w sumie tej wartości przedsiębiorstwa osiągnąć. Tam, gdzie ona powstaje, to jest właśnie wartość propozycji, propozycja wartości i w związku z tym wartość przedsiębiorstwa. Jeżeli tak, to właściwie, tak jak u dobrego lekarza, główne zdolności przedsiębiorstwa przenoszą się w stronę umiejętności poznawczych, a nie w stronę umiejętności operacyjnych. A więc można by powiedzieć, że źródła innowacyjności najpierw, zanim zaczniemy mówić o tym, jakie to są konkretnie algorytmy, prawda, czy to jest eksperymentowanie i uczenie się, czy to jest klasyczna eksploracja, źródła są zawsze w tym, na ile przedsiębiorstwo, tak jak można powiedzieć, taki podmiot indywidualny, jak osoba, inwestuje, wykształca i posiada zbiorową w tym momencie umiejętność poznania i rozumienia. I myślę, że to jest jakby początek, żeby powstała w przedsiębiorstwie kultura, w której przede wszystkim poznajemy, a później coś robimy. Panie prezesie, kiedy rozmawialiśmy przed panelem, bo nie ukrywam, że z panelistami wcześniej się konsultuję, powiedział pan takie zdanie, które ja sobie zapisałem. Przestrzeń dla innowacji jest wszędzie. Co pan przez to rozumie? W związku z tym, że właśnie z wykształcenia jestem biznesmenem, tylko filozofem. Ilość rzeczy, które... Mój syn studiuje filozofię, tak. To znaczy, że rokuje w takim razie. Ilość rzeczy, które nie istnieją, jest nieskończenie większa niż te, które istnieją. Możemy to sobie bardzo łatwo wszyscy uzmysłowić. W związku z tym ilość rzeczy istniejących jest naprawdę minimalnym wycinkiem tego, co jest możliwe, żeby było. I od tego zaczyna się właściwie myślenie o innowacjach, bo nie tylko o innowacjach. Mówiliśmy przed chwilą o potencjale rozwoju. Jeżeli przyszłość nie ma być jedynie przyszłością, ale też dla nas rozwojem, to znaczy, że powstaną w tej przestrzeni przyszłości rzeczy nowe. A więc właściwie szukając dla przedsiębiorstwa przyszłości jako rozwoju, cały czas poszukujemy w sferze tego, czego nie ma. Właściwie mówię i parafrazuję to, co już pan powiedział na temat innowacyjności. Innowacyjność wtedy właściwie powstaje, kiedy powstaje rzecz, której nie było. Oczywiście granice między rzeczą, którą nie było, a zmianą są dosyć płynne. Najczęściej mają charakter ocenny, jakościowy. Ale rzeczywiście w związku z tym ta przestrzeń dla innowacyjności jest ogromna, ponieważ już nie tylko na skutek pandemii czy innych zjawisk gotowość i otwartość na rzeczy nowe rośnie, ale po prostu przestrzeń zachowań i tego, co się między ludźmi dzieje, wyobraźmy sobie, jaka to jest przestrzeń zachowań, te 40 miliardów wydatków na napoje alkoholowe. To jest po prostu nieskończone uniwersum. I w tym nieskończonym uniwersum jest tylko mały wycinek rzeczy, które istnieją. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że potencjał wydatków jest w miarę stały, to nadal
potencjał tego, co w tych zachowaniach może się zdarzyć innego niż do tej pory, jest ogromny. Zwłaszcza, że jeśli tak można powiedzieć, ludzie akurat w tej sferze zachowań związanych z emocjami i napojami alkoholowymi często bardzo otwarci są na coś nowego, co się im przydarzy. Za każdym razem, tak. To zależy, jak zdefiniujemy coś nowego. Pani dyrektor... Kogoś nowego. Pani dyrektor, chcę podkreślić, że jest pani jedyną kobietą w czterech panelach, które poprowadzę, więc... Niedobrze. No, te proporcje powinny się... Przydałaby się jakaś innowacja. Powinny się zmieniać, tak. Znaczy wiemy jaka, prawda? To już nawet nie trzeba jej wymyśleć. Panowie mówili o innowacyjności trochę z punktu widzenia, czy raczej zdecydowanie. Z punktu widzenia tego, co proponujemy konsumentom. A czy konsumenci tak naprawdę chcą innowacji? Czy oni chcą nowego produktu, czy chcą innowacji? Jak to odróżnić z ich strony i czy to się zmieniło w związku z pandemią, postpandemią? No, miejmy nadzieję, że jesteśmy już bardziej post niż w trakcie. No, to jest w ogóle dosyć trudne dzisiaj wykonywanie wszelkiego rodzaju uogólnień. Konsumenci są różni. Wyobrażenie sobie takiego bytu jak konsument, no zawsze jest dyskusyjne, prowadzi nas do dużych uproszczeń. Konsumenci są różni, mają bardzo różne motywacje, oczekiwania. Pandemia z jednej strony no, zachwiała takie bardzo mocno, prawda, poczucie czegoś dla nas wszystkich bardzo bazowego, jak poczucie bezpieczeństwa. I w związku z tym widzimy takie zachowania konsumentów, którzy chcą czegoś bardzo znanego, czegoś pewnego, czegoś, na czym mogą się oprzeć. Czegoś, co właśnie bardzo szybko w świecie, który zmienia się bardzo szybko, nie zmienia się, nie ewoluuje. To złe czasy dla innowacji w takim razie. Nie, niekoniecznie. Tutaj tą taką przystanią, która zapewnia to poczucie bezpieczeństwa, są wiarygodne marki. Marki, które właśnie no, dają taki glejt związany z wiarygodnością i no, z takim zaopiekowaniem się, uczciwym zaopiekowaniem się potrzebami konsumenta. Więc to jest jedna tendencja. Tak jak Państwo pewnie wszyscy doskonale wiecie, każdy trend ma swój kontrend. Ale przepraszam, to dopytam. Czyli tak. Oczekujemy, żeby, nie chcę powiedzieć stara, ale no, ta marka, do której jesteśmy przyzwyczajeni, żeby to ona nam zaproponowała coś nowego. Nie chodzi nam o nowość po prostu, tylko żeby ci, których ufamy, których znamy, żeby oni potrafili nam coś nowego zaproponować. Jest to jedno zjawisko i ono właśnie wynika z tego takiego bardzo mocno podważonego w ostatnim czasie poczucia bezpieczeństwa. Prawda? My też zauważyliśmy i to pewnie koledzy badacze mają na to twarde dane i dzielą się nimi, to wiem na pewno, że ten koszyk produktów w czasie pandemii on się troszeczkę skurczył i właśnie jakby opiera się na tym, co konieczne, co potrzebne i co godne zaufania. W pandemii bardzo mocno zyskiwały dobre, stare marki, które się cieszą uznaniem i które no, w całej swojej historii właśnie wypracowały w naszych umysłach ten taki wizerunek niezawodnego partnera w życiu codziennym. Zaraz firmę Wedel zapytam, czy zyskała w pandemii. No, tak, bo podjadaliśmy słodycze, podjadaliśmy i mocno snakowaliśmy też, przecież wiemy, ile nam przyrosło w tej pandemii, na to też mamy dane. Więc to jest jedna tendencja. Druga tendencja to oczywiście przestrzeń dla nowych marek, dla nowych projektów, które challenge'ują stary świat, które mówią, można rzeczy robić inaczej, można rzeczy robić bardziej odpowiedzialnie, można rzeczy robić szybciej, można to robić zupełnie inaczej niż do tej pory. Prawda? Więc na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie tak tylko duże, stare brandy, albo tak tylko challenger w kategorii ma dzisiaj szansę na zaproponowanie czegoś nowego. Bo nam się nakładają rozmaite zjawiska, znaczy na przykład pandemia nam się nakłada na to, że te wyzwania cywilizacyjne, na które zwracają uwagę konsumenci, zwłaszcza młodzież, a wiem to właśnie po moich synach też, to jest właśnie zmiany klimatyczne, prawda? Tak. To jest kwestia fair trade, to jest tam parę innych rzeczy, na które zwracają uwagę. Przyznaję, że ta zmiana, ja odczuwam ją w sobie, to znaczy pod wpływem tego, że oni zwracają na to uwagę, ja zacząłem też. Tak.
To właśnie też jest takie ciekawe zjawisko, kiedy to młodsze pokolenia pokazują drogę starszym, a nie na odwrót, jak było przez wiele lat. Challenge'ują, jak to się ładnie po polsku mówi. Challenge'ują. Ale to zaraz do tego wątku, bo to, o czym pan redaktor mówi, trochę nas też kieruje w takim myśleniu o tym, że innowacja dotyczy nie tyle oferty produktowej, pan Piotr o tym też wspominał, ale dużej zmiany bardzo często na poziomie całego modelu biznesowego, prawda? I jakby nowych sposobów dostarczania usług, zaspokajania potrzeb. Rzeczywiście, innowacja to nie musi być coś, co konsument widzi. Powinien odczuwać to w swoim tak, doświadczeniu. Tak, może odczuwać skutki, ale nie zdawać sobie sprawy z mechanizmu. Tak, że coś jest inaczej. Te zakupy do mnie mogą dotrzeć do mojego domu inaczej. Prawda? Ten produkt pozwala mi na przykład gotować, sprzątać w nieco inny sposób, który jest dla mnie wartościowy. Szybciej, bezpieczniej, może w jakiś sposób też przyjemniej. Więc to na pewno powinno być odczuwalne. Innowacja jest, prawda, dla naszych klientów, dla konsumentów. Ona też jest oczywiście dla przedsiębiorstwa. Pozwala mu bardziej efektywnie działać, osiągać efektywniej, szybciej, ciekawiej cele biznesowe, ale oczywiście jest dedykowana odbiorcom, dedykowana publiczności, kategorii, marki danego produktu. Chciałam jeszcze na sekundę wrócić do tego tematu bezpieczeństwa, bo oczywiście to nie jest jedyny trend, który obserwujemy w tych pandemicznych czasach, złożonych, szybkich, niepewnych, trudnych do przewidzenia, trudnych do takiego ogarnięcia, co bardzo utrudnia też projektowanie rozwiązań na przyszłość. Natomiast oprócz tego bezpieczeństwa to była właśnie potrzeba dogodzenia sobie tu i teraz, bo kto wie, co będzie jutro, prawda? Poznawania nowego, bo mieliśmy na to więcej czasu. Stąd też taka wielki rozwój e-commerce'u z jednej strony ze względu na fizyczne ograniczenia dotarcia do sklepów, ale z drugiej strony na czas i przestrzeń do tego, żebyśmy spróbowali czegoś, czego do tej pory nie mieliśmy okazji wypróbować. Więc jakby tych tendencji, tych trendów, tych sił, czy też bramek, które otwierają myślenie o nowych rozwiązaniach jest mnóstwo. A to, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, to rzeczywiście taka gotowość młodego pokolenia na to, żeby oczekiwać od firm więcej, od marek więcej i od firm więcej, żeby oczekiwać odpowiedzialności całego biznesu i trochę może spłacania pewnych długów, jakie przez lata biznes, chociażby wobec natury, środowiska zaciągnął. Spotkałem się z takim wyliczeniem parę dni temu, że 75% młodych ludzi, chociaż nie powiem Państwu bardzo precyzyjnie, co w tym badaniu uznawano za młodych, no ale jakoś tak ogólnie, z przerażeniem myślę o przyszłości. To znaczy, że bardziej traktuję ją jako wyzwanie, tę przyszłość, jako serię zagrożeń, taką perspektywę niż szansę. Jak pamiętam swoje pokolenie, zwłaszcza wchodzący na rynek pracy po przełomie roku 89, to dla nas to była jednoznacznie szansa, prawda? Coś się bardzo ważnego zmieniło i może to nie jest jako takie tematem naszego spotkania, ale będziemy ciągle mówić o konsumentach, więc będziemy również mieć na myśli konsumentów młodych i jakoś to też gdzieś o tym musimy pamiętać. Jeszcze do pana prezesa na króciutko wrócę. Tak a propos tego, co pani dyrektor powiedziała, że znane firmy, ceniliśmy znane firmy, które proponują nam nowości. Czy jeśli chodzi o pana branżę, to klienci, bo pan ma dane sprzedażowe, pan potrafi to precyzyjnie powiedzieć, klienci korzystali z tych produktów bardziej tradycyjnych, tych, którzy mają dłuższą historię u państwa, czy tych nowszych w tych trudnych miesiącach pandemii? Da się w ogóle zauważyć taką tendencję? Ja nie przywiązywałbym takiej dużej wagi do tego, co się działo, mówiąc o tym, co jest źródłem przyszłości i co jest źródłem innowacji. Oczywiście ta obserwacja przeszłości, bo tu o tym mówimy, chociażby trendy, które obserwowaliśmy, jest jakimś oczywiście punktem odniesienia, ale czasami jest dla nas też pułapką. Ponieważ obserwując przeszłość, obserwujemy rzeczy, które minęły. I oczywiście z jednej strony może bym się odniósł do tego, co pani powiedziała jednak. Myślę, że zasadnicza ewolucja, która nie jest nowa, ale która odbywa się myślę już na przestrzeni ostatnich 20 lat, to jest zmiana relacji
można powiedzieć, z takiej autorytarnej albo narcystycznej relacji na relację opartą na zaangażowaniu. Ja powiedziałbym, że zmienia się to, w jaki sposób ktoś, kto stoi za marką, za produktem, czy też czasami personifikowany z samą tą marką, czy z tą propozycją, właściwie mówi i co nam proponuje. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy jakby tak, jak my ze sobą rozmawiamy. Czy my chcemy słuchać człowieka, który mówi o sobie i jaki jest dobry i jak warto na niego postawić? Takiego człowieka uznajemy za egoistę i narcyzę. Dzisiaj konsumenci chcą... Dzisiaj stara się o nasze głosy, jeśli jest politykiem, to niech nam udowodni, że jest dobry. I dokładnie jesteśmy tu przy tym punkcie, prawda? Takim chyba jednym z największych trendów w ostatnich 20 latach na rynkach rozwiniętych, chociażby dla artykułów spożywczych, było takie sprawdzam przez produkt, prawda? A teraz doszło do tego, przynajmniej w rynku alkoholi jest to ogromny trend odejścia od wartości marki i powrotu do sprawdzenia przez produkt. Drugim jest takie, jeżeli chcesz mówić, mów, co się chcesz angażować. Jesteśmy bardzo blisko tych właśnie właściwych kodów, które chcemy słuchać od ludzi, którzy się angażują w działalność polityczną i zabiegają o nasze głosy. Chcemy jasnych przekazów co do zamiarów konkretnych działań i chcemy wypełnienia tych działań. Także rzeczywiście od marek dzisiaj oczekują konsumenci, żeby powiedziały, w co się chce angażować, bo konsumenci zrozumieli, i nie tylko konsumenci, że przedsiębiorstwa tylko w pewien określony sposób są w stanie tworzyć równowagę naszych wszystkich celów społecznych i przyczyniać się rzeczywiście do pozytywnego bilansu naszego życia. To jest już dla nas common sensem. Już jakby wszyscy rozumiemy, że przedsiębiorstwo samo w sobie niekoniecznie jest wartością, niezależnie od tego, co robi. Samo zatrudnianie ludzi albo dostarczanie produktów i generowanie zysków zostało zdemaskowane jako nie zawsze konstruktywny wkład do tego, jak żyjemy i jak będzie wyglądał nasz świat. I w tej chwili to się zmienia również na poziomie komunikacji, dlatego uważam, że gospodarka została we właściwy sposób zintegrowana przez wartości społeczne, przez ludzi i oczekują oni też takiego przekazu i takiego działania, który dostarcza dowodu bycia zintegrowanym, czyli tego, co nazywamy zrównoważonym rozwojem. To już nie jest PR, to już nie jest komunikacja. My to w marketingu nazywamy takim przesunięciem storytellingu w story doing, czyli nie tylko opowieść, dokładnie. Ale rób swoją historię. I w każdym razie nie o sobie ta opowieść, tylko o tym, co chcę wnieść. O tym, co jest ważne, o tym, co jest wartościowe. No dobrze, to drodzy Państwo, czy istnieje coś takiego, bo Pan powiedział słowo, które sobie zapisałem, zobowiązanie firm. Czyli nie tylko zarabianie pieniędzy, dawanie pracy, płacenie podatków i tak dalej. Zobowiązanie do czego? Zobowiązanie też do bycia innowacyjnym, do dostarczania tego... Do poprawy jakości naszego życia. Do kosztu zwykłego bilansu, ponieważ już wiemy i mamy przynajmniej w naszej zachodniej, ale też właściwie w globalnej cywilizacji policzony bilans. I zrównoważony rozwój to nic innego, tylko rozliczenie się z obciążeń. Po prostu powstają obciążenia po stronie podatnika i po stronie społecznej i one są już dzisiaj mierzalne i przyczyną tych obciążeń jest działalność przedsiębiorstwa. Te obciążenia nie trafiają do wyniku finansowego przedsiębiorstwa, tylko trafiają do podatnika, żeby je zapłacił. W związku z tym, że tak powiem, zbilansowaliśmy to i powiedzieliśmy, przepraszam, jesteś przedsiębiorstwem, które dobrze funkcjonuje w tym społeczeństwie, jeżeli koszty twojej działalności, które my ponosimy jako podatnicy, są niskie. Najlepiej, żeby były zerowe, bo jest to dzisiaj możliwe. I na tym tylko właściwie polega cała sprawa zrównoważonego rozwoju, żeby się rozliczyć. Super. Bardzo to jest ciekawe i do tego wątku za sekundkę wrócimy, ale zostawiłem taki suspens, jeśli chodzi o pana dyrektora Hermana, chociaż o Wedlu wspomnieliśmy przed chwilą.
Marka Wedel to 170 lat tradycji. Czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie w tej chwili, oprócz tego, że no ładnie brzmi, prawda, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie tak realnie? Czy to nie jest po prostu taka pusta fraza? W sytuacji, kiedy świat powtarza innowacja, innowacja, nowość, innowacja i jeszcze żyjemy w czasach, które są w ogóle nieporównywalne z tym, co przez te 170 lat się działo. Oczywiście rozmaite kryzysy wszelkiego rodzaju przez te 170 lat też miały miejsce. Firma jakoś tam na nie odpowiadała, radziła sobie z nimi, bądź nie radziła, znikała, powracała. No ale mamy nowy kłopot, mamy nowe wyzwania. Więc czy tradycja jest nam przydatna realnie w pana pracy? Dzień dobry państwu. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, tak powiem krótko. Jedno z drugim się nie kłóci. Tradycja i innowacyjność się nie kłóci. Wręcz przeciwnie, w naszym przypadku akurat, my bardzo mocno, po to, żeby być innowacyjnymi, korzystamy z tej 170-letniej tradycji. W jaki sposób? Przede wszystkim chociażby sięgając do tych czasów, kiedy Wedel był założony przez Karola Wedla, później prowadzony przez Emila Wedla, jego syna, później przez Jana Wedla. I każdy z tych trzech panów, którzy prowadzili firmę, byli niesamowicie innowacyjni. Że przypomnę chociażby to, że produkt, który jest produktem numer jeden na polskim rynku w słodyczach do dzisiaj, czyli ptasie mleczko, zostało wymyślone właśnie przez Jana Wedla. Jan Wedel... Bardzo mu za to dziękujemy. Tak, również. Jan Wedel postawił jako pierwszy w Polsce maszyny, które nazywamy najczęściej tak po polsku wendingowymi, które możemy spotkać na ulicach, w sklepach, na lotniskach i tak dalej. Pierwsza maszyna wendingowa stanęła w Parku Skarżyskim w Warszawie koło fabryki. Pierwsza w Polsce czy w Polsce? Tak, i w niej oczywiście można było sobie kupić produkty, wrzucając drobną monetę do środka. No, tych przykładów było mnóstwo i jakie one mają znaczenie dzisiaj, bo to było wiele lat temu, oczywiście oprócz tego, że ptasie mleczko do dzisiaj sprzedajemy i tak dalej. Pewnego typu sposób funkcjonowania poprzednich właścicieli, przy oczywiście świadomym zarządzaniu firmą przez obecny zarząd, jest cały czas w DNA firmy, jest jedną z wartości firmy, która funkcjonuje, która jest obecna wśród pracowników i dzięki temu, my, między innymi dzięki temu, jesteśmy w stanie tworzyć kolejne nowe koncepcje, kolejne nowe rozdania, można powiedzieć, w historii firmy i udoskonalać nawet jeszcze, wprowadzać innowacje nawet do takich tradycyjnych produktów jak ptasie mleczko, że podam przykład chociażby tego, że jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która 3 czy 4 lata temu wprowadziła na masową skalę do masowej produkcji dekorowanie pralin, no bo ptasie mleczko jest pewnego rodzaju praliną. Jak może część z państwa wie, albo może i wszyscy, mam nadzieję, to na specjalne okazje, na przykład na święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc, wprowadzamy dekoracje, które są umieszczane na piankach. I w tego typu skali, czyli masowej, jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która coś takiego zrobiła, dlatego że wcześniej to była tylko i wyłącznie ręczna manufaktura. Panie dyrektorze, to ja mam pytanie produktowe, bo to może być przypadek, ale przypadek, który zrodził pytanie, bo już kiedy nastąpił, wiedziałem, że się spotkamy tutaj w tym panelu. Pytanie podobne jak w przypadku pana prezesa firmy Ambra. Czy da się na produktach sprawdzić, czy w czasach, kiedy konsumenci potrzebują pewności powrotu do tego, co znają, trochę na zasadzie właśnie lubimy stare piosenki, które znamy, czy da się na produktach Wedla sprawdzić, czy takie zjawisko miało miejsce? Ten przypadek, o którym mówię, to jest moja wizyta w pewnym sklepie, gdzie była półeczka z czekoladami Wedla. Ja przyszedłem po klasyczną tą z mleczną czekoladę i tej jednej nie było. Były jakieś nowe, których ja nie znałem.
Oczywiście ja nic do nich nie mam, prawda? Ja chętnie je spróbuję, natomiast ich spróbuję. Natomiast ciekawe, że skoro były nowe, a nie było tej starej, to znaczy, że może ludzie chętnie kupowali to, co znają bardziej, prawda? Dłużej. Oczywiście to jest trochę żart, bo może po prostu akurat nie donieśli z zaplecza, ale czy ten żart można troszeczkę bardziej serio udokumentować, jeśli chodzi o sprzedaż poszczególnych kategorii produktów u was? No tak, oczywiście. Znaczy, zacznę od tego, tutaj, co pani Marta powiedziała. Oczywiście konsumenci są różni bardzo. Natomiast ten ostatnio, no zwłaszcza ten zeszły rok, wiadomo, pandemiczny, spowodował, że te długookresowe trendy, które działają, one zostały w pewien sposób zaburzone. No patrząc tak, natomiast w tej chwili już w zasadzie po tym okresie takiego szoku, można powiedzieć, zeszłorocznego, no to one w zasadzie wróciły do normy, czyli wróciliśmy na tą linię tych trendów, które cały czas gdzieś biegną w pewną stronę. I jednym z takich trendów, trochę może przeciwko temu, co pokazywał pan z Kantara, ale to też wynika z tego, że słodycze są dosyć specyficznym produktem, bo to nie jest produkt pierwszej potrzeby, kupujemy go raczej dla przyjemności, w zasadzie tylko wszelkie dla przyjemności. Różnice opinii bardzo dobrze robią panelowi, bo tak napinają taką strunę, na której można... Tak, samo z pracownikami działa, to pracownicy też muszą być w takim napięciu cały czas, pewnego rodzaju. Żeby organizacja była innowacyjna oczywiście, to też jest oddzielny wątek ciekawy. W każdym razie w słodyczach akurat coraz więcej konsumentów, przynajmniej w Polsce, lubi eksperymentować. Zwłaszcza im popatrzymy sobie na młodszego konsumenta, tym ten trend jest bardziej widoczny. Ci tacy, nazwijmy sobie te starsi, też nie wchodząc już w metrykę, dużo bardziej są przywiązani do swoich produktów, swojej, nie wiem, czekolady gorzkiej, czekolady mlecznej, klasycznej itd., itd. Natomiast młodzi ludzie najczęściej, jeśli chcą sobie sprawić przyjemność, no to wiążą to z eksperymentem, wiążą to z zaskoczeniem, czyli najczęściej idą do sklepu po coś słodkiego, coś, co ich zaskoczy, coś, co sprawi im pewnego rodzaju niespodziankę. W związku z tym szukają nowych rzeczy, nowych produktów. Ale to tak jak mówię, to jest pewna część, czy grupa konsumentów. Natomiast w zeszłym roku nastąpiło pewnego rodzaju zaburzenie tego trendu, no związane oczywiście z tym, co tutaj padło wcześniej, czyli takie zwiększone poczucie bezpieczeństwa. I faktycznie nastąpiło wzmocnienie tych tradycyjnych marek, które właśnie to bezpieczeństwo ze sobą niosą. Natomiast to też jest temat złożony bardzo, bo ten eksperyment nie zniknął w zeszłym roku, tylko on, można powiedzieć, pojawił się gdzie indziej. W przypadku słodyczy przykładowo było takie ciekawe zjawisko, ponieważ rzadziej chodziliśmy do sklepów z powodów obiektywnych albo też subiektywnych, nie chcieliśmy tego robić. Zaczęliśmy gotować w domu, nie tylko słone rzeczy, obiady, ale zaczęliśmy też przygotowywać ciasta. No i przykładowo, żeby zrobić dobre ciasto, na przykład kupuje się czekoladę gorzką, żeby zrobić ciasto czekoladowe, czy polewę czekoladową i tak dalej. Czyli widać efekt wydarzeń, jeśli chodzi o konkretny sprzedaż konkretnych rodzajów produktów. Tak, czyli eksperymentowaliśmy w domach, ale kupowaliśmy sprawdzone produkty, które nam do tych eksperymentów służyły w domach. Także taki ciekawy miks. Ja się tak zastanawiam jeszcze, panie Piotrze, nad... Też rozmawialiśmy. Można się zapytać też oczywiście, można? Jak wielki jest efekt kumulacji tej potrzeb eksperymentowania w sytuacji, w której od pewnych możliwości byliśmy odcięci, podobnie jak z podróżowaniem, więc raczej jestem ciekawy tego, jak bardzo ta potrzeba eksperymentowania teraz wybuchnie, gdy ograniczenie możliwości minie. Także te elementy, które przed nami, one zawsze wymagają jakiegoś bardzo specyficznego i można powiedzieć myślącego w poprzek patrzenia na przeszłość, po to, żeby z tej przeszłości wyciągnąć coś innego niż ekstrapolację, czyli coś takiego, co spowoduje, że ta przyszłość, która z góry możemy powiedzieć, że będzie inna niż myślimy. Zauważmy, że przyszłość jest zawsze inna niż myślimy. Pewnie ma to swoje jakieś ukorzenienie w logice tego, jak myślimy. W związku z tym, a innowacja jest tylko i wyłącznie przyszłością, aby z tego, co się dzieje, chociażby z takiego zjawiska pandemii,
które było nadzwyczajne, to znaczy, że i skutki pandemii będą nadzwyczajne, chociażby jeżeli chodzi o to eksperymentowanie, o którym pan teraz powiedział. Ja tylko państwu powiem, że przed panem nie wiedziałem, że pan Robert Ogur jest z wykształcenia filozofem. Przed pandemią pan tego nie wiedział. Nie, teraz. Przed panelem. Przed panelem nie wiedziałem. Ja zrozumiałem. Ja usłyszałem przed pandemią. Nie, bo muszę powiedzieć, że ponieważ filozofów w biznesie jest jednak relatywnie niewielu, to... Szczęście. Ubogaca pan nasz panel w sposób właśnie bardzo wyjątkowy, wręcz innowacyjny, powiedziałbym. Ja chciałem panu pogratulować doboru właśnie, bo tak chciałem się odnieść, bo pan Robert jest filozofem, ja jestem inżynierem i pan mówi, że jest innowacja jest przyszłością, dla mnie innowacja jest procesem na przykład. Nie będę brał na klatę cudzego sukcesu, tutaj organizatorzy. Poznajomości to się nas tutaj, zebrali w takim składzie, więc to chwała dla nich. Gratulujemy w takim razie. Tak jest, bardzo dziękujemy. Panie Piotrze, bo też jak rozmawialiśmy przed panelem, pan wspomniał o tym, że jest taki podział na grupy, jeśli chodzi o konsumentów i ich stosunek do innowacji. I to jest chyba taka myśl, którą jakoś tam intuicyjnie przynajmniej wyczuwamy. To znaczy, że są ci ludzie, którzy jak pojawia się coś nowego, to są tym pierwszym adresatem. Oni najchętniej z tych innowacji skorzystają. Są tacy, którzy się pogapią i poczekają, czy to rzeczywiście, jak mawia młodzież, zatrybi, tak wciąż młodzież mawia chyba. No i są maruderzy w niektórych dziedzinach, na przykład ja jestem maruderem, którzy... Proszę nie patrzeć, jak wygląda mój telefon, na przykład komórkowy. Dobrze, tylko że... Czy to jest ten sam podział, jeśli chodzi o w ogóle nowe produkty, czy innowacje jako taką? I czy to się też nakłada wiekowo? To znaczy, czy na przykład młodzi z zasady są tymi w tej pierwszej grupie, którzy natychmiast chętnie pan dyrektor właściwie zasugerował taką możliwość, jeśli chodzi o... Tak jest. Znaczy, gdzieś tam jakiś czas temu czytałem, że to tam tych takich innowatorów jest 2,5%, czyli takich, którzy... Prekursorów, odkrywców, tak? Tych, którzy sięgają po zupełnie nowe rozwiązania z ciekawości, z poczucia bycia właśnie takimi odkrywcami i wręcz szczycą się tym. I to są zazwyczaj ludzie młodzi. To już Kazik o tym trochę śpiewał. I z wiekiem człowiek... Wyjechali na wakacje, tak? Chodzi o to, że ludzie po prostu z wiekiem stają się bardziej konserwatywni, bardziej zachowawczy, mają dużo więcej pewnych obciążeń kulturowych, społecznych i to też się przekłada na akceptację nowych produktów. To jest naturalne. Jakby zmienić słynne zdanie marszałka Piłsudskiego, kto nie był nowatorem za młodu, ten będzie tradycjonalistą na starość. Na przykład, tak, można tak. Więc to jest trochę tak i rzeczywiście to jest często domena ludzi młodych. Oni nie widzą żadnych barier i dlatego często te rozwiązania, które potem kolejni przejmują, wychodzą, czy są kierowane do młodych. Bo tu jest, też trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Sekundkę tylko powiem o tym, że sama innowacja, czyli stwierdzenie różnicy pomiędzy tą satysfakcją konsumentów, tu innowacja rodzi się z pewnej luki. Są konsumenci, oni robią pewne rzeczy i można dość wcale nie trudny sposób zmierzyć, że ta satysfakcja i wysiłek, jaki ponoszą, jest albo za duży wysiłek, albo ta satysfakcja za mała, albo oba te czynniki nie grają. Wtedy pojawia się luka, która powoduje, że innowacja ma swoje źródło od strony konsumenckiej. Widać, że czegoś brakuje. Ale samo to odkrycie, nawet prototypowanie, to też dalej nie jest innowacja. Innowacja jest dopiero wtedy, kiedy odpowiednio wyegzekwujemy, a przede wszystkim nauczymy ludzi tego stosować. I dlatego najczęściej kierujemy do młodych nowe rzeczy, bo oni bardzo szybko akceptują nowości, nawet jeżeli one wykraczają poza utarte reguły, którymi starsi się już posługują, bo to starszym już po prostu kwestia bezpieczeństwa nie pozwala tak często wykraczać poza reguły. Młodzi bardzo łatwo przekraczają pewne bariery i dlatego do nich się kieruje te innowacje po to, żeby napędzać tą kulę i żeby potem łatwiej sięgać po tych szybszych, wolniejszych followerów, a na końcu
czyli po mnie i po pana redaktora maruderów, którzy sięgają już, jak już wszyscy są sprawdzili, mówią, że to na pewno nie gryzie. No. Panie dyrektorze, czy jest takie zjawisko, skoro w ten sposób, jak powiedział pan Piotr Lutek, powstają innowacje, czy jest takie zjawisko obserwowalne, że skoro konsumenci jakby, no nie chcę użyć słowa wymuszają, ale jakby prowokują może biznes do tego, żeby im zaproponowały coś nowego, zaproponował coś nowego. Czy jest takie zjawisko, że biznes się trochę opiera? To znaczy, że biznes jest konserwatywny, że chce jeszcze pojechać na tym, znowu młodzieżowy język, pojechać na tym, co już wymyślił, co... Czy firmy są leniwe, może powiem wprost, jeśli chodzi o innowacje? Bo my tak mówimy, no innowacje, wiąże nam się to z firmami, oczywiście ci, którzy mają innowacje, to wygrywają i tak dalej, no ale nie wszyscy wygrywają, może dlatego właśnie, że niektórzy to leniuchy. Nie powiedziałabym, że firmy są leniwe, wręcz przeciwnie. Z mojej takiej codziennej praktyki współpracy z klientami wynika to, że wszyscy się palą do tego, żeby robić rzeczy nowe. To niestety nie jest łatwe i to, co zdarza się najczęściej, z czym mam do czynienia, to tak zwane innowacje, renowacje. Czyli wiecie państwo, jakby ulepszanie w sposób... Lifting. Taki lifting, taka właśnie renowacja, że niby jest coś nowego, niby tutaj mamy takie nowe otwarcie, ale ta zmiana wcale nie jest. To wracamy takiego, właśnie do rozumienia słowa innowacje, tak, czy to zawsze jest innowacja. Takiego ciężaru, takiego kalibru, który zdefiniował pan Piotr na początku naszej dyskusji, że są to właśnie taki nowy makijaż, prawda, nowe ubranie, bardziej robienie z tego takiej sezonowej mody. I to też nie jest głupie. Pozwolę sobie użyć takiego sformułowania. To też nie jest bez sensu, to też nie jest błąd. To jest tak naprawdę coś, co my nazywamy energetyzowaniem marek, utrzymywaniem takiej cały czas świeżej relacji marki z klientem. Ona cały czas musi zaskakiwać, musi pokazywać, że mam coś ciekawego, coś nowego. Ptasie mleczko świetnie, w nowym smaku, a na święta jeszcze inaczej. A może w ogóle inna forma podania, prawda? Te malutkie bite-size'y, które są innowacje. To jest, prawda, cały czas ten sam produkt, ale konsument może z nim obcować w zupełnie innej okoliczności, robić to wspólnie, robić to w trakcie jazdy samochodem, tylko jedną ręką, albo podjadać to w kinie. Więc jakby tego typu produkt, tego typu propozycje w kontekście kategorii FMCG nazwałabym już innowacyjną propozycją, innowacyjnym produktem. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że konsumenci, firmy nie są leniwe. Czasami są ograniczone swoim takim myśleniem operacyjnym. Czasami to po prostu są też duże nakłady, które no, okazuje się, że biznesowo nie są wystarczająco obiecujące, więc raczej w takiej przestrzeni działamy. A z drugiej strony konsument, proszę państwa, wcale nie przychodzi do sklepu z takim założeniem, a co mi tutaj dzisiaj nowego zaproponują? Prawda? To nie jest tego typu motywacja, której bardzo byśmy sobie życzyli i wiele wysiłku w związku z tym wymaga, żeby zasygnalizować mu tą nowość. I tutaj też to, o czym słyszeliśmy w prezentacji kolegi z Kantara, coraz więcej działań innowacyjnych przy półce, coraz więcej no, takiej umiejętności wyjścia i zaprezentowania się w miejscu sprzedaży. Wiemy nie tylko fizycznym dzisiaj miejscu sprzedaży, ale również w e-commerce, że coś tutaj się zmieniło i jest jakaś nowa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Zegar nas goni nieubłaganie. Ja tylko na koniec chciałem jeszcze, bo nie chciałbym, żeby państwo to stracili, ja to wiem dzięki temu, że rozmawialiśmy przed panelem, bo pan podawał taki świetny moim zdaniem przykład innowacji, która pojawiła się trochę tak jak tworzono tabelę pierwiastków. To znaczy po prostu z teoretycznego założenia wyszło, że oprócz tych pierwiastków, które znamy, to w tych miejscach niektórych coś tam powinno być i potem się okazywało, że jest, prawda? Pan podawał taki świetny przykład tego szampana dla dzieci. To znaczy była potrzeba stworzenia czegoś właśnie w wyniku jakiegoś, nie wiem, mapowania potrzeb... Nawet nie mapowania w takim sensie po prostu mózgowym oczywiście, nie w sensie wtedy jeszcze zasobów i procesów w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo, tak jak powiedziałem, w zasadzie próbuje odwzorować piękny umysł, jeżeli chce być innowacyjne, czyli po prostu myśleć.
a potem oczywiście z ograniczeniami swojej ekonomii działać. Ale ja to sobie zwizualizowałem w ten sposób, że zobaczyliście gdzieś oczami wyobraźni zdjęcie przyjęcia z udziałem dzieci bez butelki na przykład. To nawet już... I nagle się okazało, dlaczego tu nie ma tej butelki? Że tam coś powinno być właśnie w tym miejscu. To oczywiście śliski teren. Nie, ale, no, ale mówimy o... Zaraz, mówimy o szampanie dla dzieci, spokojnie. Dobrze, jak pan każe. Ale każe krótko niestety, tak. Bo nas gonią. No jest to rzeczywiście taki przykład, w którym, tak zresztą jak to powiedział pan przedmówca z Kantara, właściwie wtedy zaczyna się coś dziać, kiedy nie postępujemy liniowo, ponieważ mamy jakieś zadanie myślowe, tylko nasze zadanie myślowe od razu formatujemy w ten sposób, że zbieramy różne rzeczy i patrzymy, co się łączy, co się nie łączy. Albo co by mogło być, czego nie ma, czemu tego nie ma. I rzeczywiście widzimy rolę... A, druga rzecz to jest taka, że rzadko kiedy... Można powiedzieć, laicy komponują. To znaczy, chcę powiedzieć, że jednak pewne wniknięcie w różnego rodzaju kultury, w różnego rodzaju światy, zrozumienie troszeczkę tych światów powoduje, że możemy je ze sobą łączyć. To nie jest tak, jak wiemy, że ktoś mówi, o, taka prawda, taka rzecz, ja skomponuję improwizację. Niestety improwizacja ludzie najlepsza na ulicy jest nie nazywamy tego improwizacją, nie będę używał tych epitetów, jak należałoby to nazwać, co wtedy powstaje. Dlatego my, jakby żyjąc w świecie szampana, bo tworzyliśmy już wina musujące i zajmowaliśmy się winem i różnymi alkoholami i tym światem, który się dzieje, widzieliśmy takie funkcje, które w ogóle się nie wiążą z tym, że pijemy coś. Tylko po prostu ten cały niezwykły, no bo szampan jest, można powiedzieć, królem alkoholi, najbardziej taką po prostu emocjonalną, można powiedzieć, erupcją. I teraz to wszystko widzieliśmy z tymi emocjami z kolei związanymi z różnymi ważnymi wydarzeniami, też z tą potrzebą świętowania jak dorośli i stąd zupełnie jakby prosty, wydawałoby się zawsze po fakcie wszystko wydaje się bardzo proste, sposób powstał w roku 90 pomysł szampana dla dzieci, który był pomysłem, nie, bo to też nie ma najczęściej sensu mówienia polską, nie polską skalę, mózg jest jeden ale i rzeczywistość jest jedna, więc i w ten sposób powstał szampan dla dzieci, zresztą podobnie mówimy o takich poprawkach, albo o tym, że są followersi i są... Popatrzmy na wszystkie produkty, które dzisiaj są wielkimi markami. Czy to będzie iPhone, czy to będzie Coca-Cola, czy to będą inne produkty. W swoim czasie były to szalone rewolucje. Panie prezesie, ja wiem, nie że były jest... żadną poprawką. Więc ja wiem, jeżeli jest... szukamy przełomowych, a mówimy o innowacjach, nie mówimy o optymalizacjach, więc jeżeli nowość nie ma optymalizować, ale tworzyć coś nowe, to znaczy, że łączy rzeczy w sposób, które do tej pory nie funkcjonowały. Ja wiem, że to jest trochę nie fair z mojej strony, bo to ja pana zachęciłem, żeby pan tę frazę wygłosił. Ale dobrze, że pan ją wygłosił, bo też pomyślałem, że to będzie miało swój smak, że filozof poda nam tak konkretny przykład i jakby te okoliczności, w których powstał. Drodzy państwo, chcę państwa, że tak powiem, trochę się usprawiedliwić i trochę państwa uspokoić. To znaczy dotknęliśmy wielu wątków, jeszcze wiele innych przed nami. Zapewne mają państwo poczucie, być może niektórzy przynajmniej, ja na pewno, że no, takiego braku satysfakcji wyczerpania tych wątków, ale powiem państwu od razu tak, że te cztery panele, które ja dla państwa poprowadzę, czyli jeszcze trzy kolejne, one są ułożone w ten sposób, że one się będą w pewnym sensie dopełniać, więc będę się starał do myśli państwa też wrócić, tak żeby pociągnąć ją dalej. Państwo mnie tutaj prowadzący niszczą wzrokiem, państwo tego nie widzą i bardzo dobrze, więc ja tylko podziękuję pani Marta Marczak, pan Piotr Lutek, pan Robert Ogór i pan Maciej Herman byli moimi zacnymi gośćmi w pierwszym panelu. Bardzo dziękuję państwu.